Był taki panel dla mężczyzn, w którym powiedziałeś takie słowa, że ojciec to jest dla ciebie najbardziej terapeutyczne słowo. Dlaczego? Pewna dziewczyna, zresztą nagrywamy ten podcast w Mysłowicach, ona mm. z, z Mysłowic modliła się nade mną w taki sposób, że wypowiadała tylko jedno słowo Abba. I to Abba jeszcze tak brzmi biblijnie, ładnie, mm. ale kiedy mówiła tatuś. Tatuś, tatuś mm. przez 5 minut wypowiada imię tatuś. a na początku nie umiałem tego wytrzymać, a potem zobaczyłem, że to jest, to jest terapia, bo my jesteśmy pokoleniem sierot i to tak w wielu wymiarach, i nagle odkrycie tego, że Jezus przyszedł po to, żeby pokazać serce Ojca, to jest dla najważniejsza, jakąś in, jaka, w ogóle informacja, jaką można usłyszeć. Wiesz, ja sobie wziąłem taką rzecz kiedyś, to można sprawdzić po podcaście. Wziąłem y, trzy rozdziały Ewangelii świętego Jana. 12-13-14 i liczyłem słowo ojciec i mi wyszło, że pada 44 razy. Ojciec, ojciec, ojciec w ojcu do ojca, ojciec, 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 i wypisałem to wszystko na Facebooku i napisałem: Nie sądzicie, że Jezus chce nam coś powiedzieć? Mm. No to jest terapeutyczne dla pokolenia sierot.